Jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie, swoje ciało, to sposób odżywiania jest pierwszą rzeczą, jaką powinien się zainteresować. Wcześniej zdawałem sobie sprawę, że to, co jedzą moi pacjenci, ma wpływ na efekty mojej pracy. Począwszy od zaawansowanych problemów reumatoidalnych czy zwyrodnieniowych, kończywszy na zwykłym bólu pleców. Nie wiedziałem też, że dietetyka jest tak blisko fizjoterapii i ciężko mieć miejsce z kompleksowym podejściem do pacjenta, z holistycznym, gdzie od początku chce się nim zająć, bez współpracy z dietetykiem. Dlatego też my oczywiście współpracujemy z osobą, która według nas robi całkiem złą robotę. Świetnie, że coraz więcej mówi się o prawidłowym sposobie odżywiania, o dietetyce, o bilansie, o tym, że to, co jemy, ma wpływ na to, jak wyglądamy, jak się czujemy, o tym, jak waży są jelita, że to jest tak naprawdę, jest bardzo fajne określenie, drugi mózg naszego ciała. Mam nadzieję, że będzie mówiło się coraz więcej, ponieważ w sklepach tak naprawdę jest coraz trudniej i coraz gorzej dostać coś dobrego i te produkty są coraz gorszej jakości, ale ogólnie jest to do ogarnięcia i jeżeli ktoś chce, to można rzeczywiście dobrze się wziąć za siebie. Jeżeli jest jakiś pacjent, który ma wiele problemów i po waszych działaniach nie ma jakiegoś znacznej poprawy zdrowia, a wy wcześniej mieliście takich pacjentów i wiecie mniej więcej, czego można się spodziewać, to zasugerujcie temu pacjentowi, że na przykład spotkał się z dobrym dietetykiem albo żeby zmienił sposób żywienia. W mojej pracy było wiele takich przypadków, gdzie moje interwencje nie przynosiły aż tak dużych efektów, jakbym chciał, jakbym oczekiwał i jak tego by oczekiwali pacjenci. Natomiast po zmianie sposobu żywienia były naprawdę zaskakujące efekty. Warto o tym myśleć, jeżeli macie osobę z wieloma problemami i chcecie zająć się nią bardzo holistycznie. Dzisiaj przychodzę nas Mariusz, dietetyk, i Mariusz powie wam coś o bólu. Dlaczego ludzie źle odżywiający się mają problemy bólowe? Gdybyśmy zapytali, na co wpływa odżywianie, to najprostszą odpowiedzią byłoby na wszystko. Więc na ból pewnie też w jakiś sposób wpływa. Przyjrzyjmy się dwóm czynnikom, które bardzo często decydują o wielu sprawach. Tym, kiedy jemy, czyli na przykład nie robimy zbyt długich odległości pomiędzy posiłkami. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ nasz organizm wtedy wchodzi w tak zwaną ketozę, czyli zamiast procesów budowy mamy procesy degradacyjne. A drugą dość istotną rzeczą to jest jakość jedzenia, czyli wprowadzanie poszczególnych substancji, na przykład kwasów omega-6, które działają bardzo prozapalnie na nasz organizm, wywołując czasami zbyt dużą ilość procesów zapalnych, co może wpływać na stany bólowe. Nie gap się. Nie gap się, to nie patrzę. Czyli, jakby była taka sytuacja, że ktoś ma jakiś duży problem bólowy, co byś na przykład zalecił mu, żeby zmniejszyć to? Tak doraźnie. Jest taka możliwość? Jeśli chodzi o odżywianie? No. Tak. Przede wszystkim regularność odżywiania, warzywa i owoce. Tak, żeby dokarmić swój organizm pod kątem minerałów i witamin przede wszystkim. Takie owoce? Ograniczyć. Jakiekolwiek? Czy masz jakieś... Ja jestem zwolennikiem naszych polskich owoców. Tym bardziej, że teraz się zaczynają... Kopanie produktu. Nasze polskie owoce. Kopanie produktu. Natomiast myślę, że ograniczyłbym zdecydowanie ilość mięsa. Bo zarówno moje doświadczenie, jak i badania wskazują na spore problemy ludzi, którzy spożywają zbyt duże ilości. Myślę, że trochę kult białka należałoby odstawić na bok i jednak sięgnąć po kolorowe rzeczy. Wegetarianie mniej narzekają. Myślę, że zdecydowanie mniej narzekają na bóle mięśniowe. Myślę też, że spory sekret jest w kwasach omega-3, a w zasadzie w stosunku między omega-6 a omega-3, który jest teraz bardzo mocno w tym pożywieniu naszym codziennym. Teraz nie jest popularyzowany przez dietetyków za bardzo. Jeszcze nie jest popularyzowany? Nie. W ogóle jakby te proporcje kwasów omega-3, jakby ja wcześniej o tym nie słyszałem. Wiesz co, no w badaniach i w prasie o tym słychać, tylko nie każdy dysponuje takimi możliwościami, żeby ułożyć dietę,
której te proporcje będą dokładnie widoczne. Tak? Jakby musisz znać ilości kwasów tłuszczowych, poszczególnych kwasów tłuszczowych, które występują w poszczególnym pożywieniu. Inaczej robisz to raczej tak trochę... Czyli ryba. Wydaje ci się, tak? Natomiast ja dzięki temu programowi, który stworzyłem, jestem w stanie to dość dokładnie wyliczyć. Natomiast o tych proporcjach pisze się dużo. Bardzo mocno zachwiane są proporcje. Mówi się o tym, że Amerykanie jedzą 30 do 1, czyli stosunek omega 6 do omega 1, gdzie omega 6 są kwasami działającymi bardzo prozapalnie. I nie byłoby nic w tym złego, gdyby były w dużo mniejszych ilościach. Tak? Bo stan zapalny dla organizmu działa, czasami jest potrzebny. Tak, bardzo często jest potrzebny. Tak? W pewnych ilościach on działa rozwojowo na organizm. Tak? Leczymy się dzięki temu. On jakby wywołuje reakcję leczenia, pójścia do przodu, nazwijmy to. Natomiast jeśli tego jest zbyt dużo i mamy ogarnięty cały organizm, to nie ma szans przejść do tego etapu leczenia. Tak? Zresztą te kwasy rywalizują ze sobą o enzymy, więc jeżeli któregoś jest zbyt dużo, to ten drugi zdecydowanie przegrywa. Więc nie ma szans na to, żeby się rozwijać. A to jest na przykład kluczowe w diecie kulturystycznej. Bardzo często na pewnym etapie jest kluczowe. Kluczową informacją jest, jakie kwasy tłuszczowe i w jakich ilościach są spożywane. Myślę, że dla naszego organizmu nie jest to obojętne. Tym bardziej, że ostatnie badania pokazują, że pokarm przetworzony zawiera zdecydowaną większość kwasów omega-6, że w naturze to występuje w całkiem innych proporcjach. Ale bardziej na 3, czy bardziej tak zrównoważone? Bardziej zrównoważone. Taką proporcją, do której się powinno dążyć, to jest 4 do 1. Czyli omega 6 w stosunku do omega 1, żeby nie przekraczały 4 do 1. 1 do 1 też jest bardzo dobrą proporcją, ale w zasadzie nie do spotkania. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zmodyfikowane ziarno, to ono często ma 200 razy więcej, 300 razy więcej kwasów omega 6 niż takie same ziarno, które nie zostało zmodyfikowane genetycznie. Nie? Więc jakby te proporcje są zaburzane przez człowieka, poprzez ingerencję w pożywienie. Szukajmy więc jedzenia jak najbardziej naturalnego. Jedzenie, jak wiadomo, wpływa również bardzo mocno na nasze samopoczucie. I jak obserwuję, jak wskazują też również badania i doświadczenia innych dietetyków, jedzenie bardzo mocno wpływa na przykład na stany depresyjne. A wiadomo, że od stanów depresyjnych do bóli mięśniowych to już tylko jeden kroczek. Kto wygrał? Mariusz. Gratuluję. Wygrałeś z kobietą. Ty jesteś pierwszy, jestem drugi. Właśnie jestem po krótkim live na Facebooku. Powiem wam, że to jest genialna opcja, kiedy stwierdzasz sobie, że masz 20 minut wolnego, odpalasz sobie Facebooka, streama i się okazuje, że po prostu ponad 100 osób siedzi przed komputerem i wchodzicie w jakąś fajną dyskusję. Myślę, że to jest coś, co będziemy robić często. Bardzo chcielibyśmy mieć taki świetny kontakt ze swoimi widzami, czytelnikami i w ogóle wprowadzać coś ciekawego do ich praktyki terapeutycznej. Kurde, mega fajne uczucie. Polecam wszystkim. Jeżeli następnym razem przyjdzie do Was pacjent skarżący się na bóle części zstępującej mięśnia czworobocznego oraz dźwigacza łopatki i zauważycie, że jego z postawą